Witam was serdecznie. Okej, śmigamy dalej. Jesteśmy w górach. Grom w górach. Zew chłodu. Idziemy. Udało się, ludzie. Patrzcie, tam jest metalowy kwiat. Właśnie tam, gdzie mówiła Wszechmatka. Chwileczkę. To było zbyt łatwe. Hej, trzeba uważać na niespodzianki. Czekajcie. Oni... Przepraszam, oni się tam bawią. Uuu, ciebie znamy. Kwiata bierze, tak. Poważnie? No. Hej, oj! Wszystko gra, dziecko? Co teraz zrobimy? Wytropimy go i będziemy po nim skakać, aż wypluje nasz kwiatek. Jasne. Ciekawe, czy tutaj też będzie ten mamut. Dobra. Jakieś pomysły, gdzie szukać? Ta maszyna może być wszędzie. Możemy biegać w kółko z nadzieją, że się nam poszczęści. Jakieś inne pomysły? Hej, mój fokus odbiera jakąś wiadomość. Mogę zaproponować rozwiązanie, jeśli chcecie. Chwila, kim ty jesteś? Przyjacielem, mającym mnóstwo wiedzy i miły, uspokajający głos. Wysyłam plany montażowe zestawu wież sygnałowych. Budujcie je w wysoko położonych miejscach, a pomogą wam wytropić tego gromoszczęka. Wkrótce ponownie się z wami skontaktuję. Żegnam. O tak, jasne, bo będziemy słuchać jakiegoś nieznajomego. Z drugiej strony to najlepszy pomysł, więc... Znajdźmy miejsca pod te wieże! Jeśli chcesz przeglądać moją kolekcję, Tersa nosi ze sobą cały koszyk bomb, które mogą narobić niezłe zamieszanie. Rada nieznajomego brzmiała dziwnie i bardziej niż trochę podejrzanie. Mały podarek. Wybrana. No cóż, ale my dalej śmigamy cały czas z Eloy. Jestem ciekawy, czy pod można też tę misję powtórzyć. O, złom z dawnego świata. Trzeba całą gierkę jeszcze raz grać, aby z innymi postaciami pograć. Choinka? Długo nóg. Okej. Widzę, że ktoś tu pilnował dnia nóg. Dym, dym, dym. Uderzające znalezisko. Dobra, ale w tamte wrzucimy. To sobie zbudujemy. Wygląda o wiele lepiej. Wielkie dzięki, grawitacjo. Zrobię z ciebie mrożonkę. Aj, miał być głupsko. Ten długonóg może po
posłać nas kopniakiem w kosmos. Aha, podawał ci się ten strzał. Celuj w to błyszczące. Mam cię. Buzek. Buce. No dobra, mamy buce. Dawać mi to wszystko. A, jeszcze tutaj były klocki. Ale już tam nie dotrze. Dobra, to śmigamy dalej. No, tak. Nie mogę się zdecydować. O, szczęśliwe znalezisko. Dziwny handlarz poszedł w góry za naszymi bohaterami niczym jakiś dziwny, ale pomocny śpiew. Nie miał najmniejszego zamiaru. Ogniowy. Albo po prostu nie mógł wyjawić, kim jest. Łuk obszarowy. A, fajnie, coś nowego. Fala mrozu. Mam nadzieję, że masz kurtkę. No okej, zobaczymy, co to będzie. Dym. Zauważyłam swój błąd. To nie był błąd. Znaleziony, nie kradziony. O kurczę. Dobra, dostałem tam. Kasiówki. To się nazywa chłodne przyjęcie. Kurczę, i znowu. Celuj prosto w świecące miejsce. Ha, trafienie! Nie mogę cię ruszyć. Ja się już tam nie mogę ruszyć. No to jeszcze raz. Mniej.
Pięknie. Muszę sobie zrobić prywatny basen. Tylko jak ja pójdę do tej wody, to tutaj jeszcze, tutaj zamarzam. Okej. Dobrze. To muszę też zapamiętać. I zbudujemy sobie. Wygląda o wiele lepiej. Choinkę. Pozbieram to później. O, złom z dawnego świata. Ciekawe, do czego służył. Dawać mi kasiówkę. Dym, dym, dym. Ha! Może da się przerobić te rupiecie na jeden z wieży coś tamów. Brawo! To idealne miejsce na wieżę sygnałową, a wy macie wszystkie potrzebne materiały. O, witaj ponownie! Może byś tak zdradził, kim jesteś? Podał imię, ulubione rozrywki, skrywaną motywację. Wszystko w swoim czasie. Tak jest zabawniej. Jeśli się dobrze bawisz, to spoko. No to spoko. Dalej. Prosto w świecące miejsce. Idealne do obniżania temperatury. Dobra, mam jednego. Gdzie mamy? O kurde. Telewizor chce mi się wyłączyć. Słaby punkt wciąż się trzyma. Szybko!
Nie. Proszę. Zaraz powieje chłodem. Wszystko. Dorwaliśmy ich wszystkich. Idealnie do obniżania temperatury. I zbudujemy. Ha, super! No, pierwsza wieża stoi. Cokolwiek miałaby robić? Ta technologia jest bardzo skomplikowana, ale wieża pomoże wam znaleźć gromoszczęka. Skomplikowana? Wieża pewnie wysyła niewidzialne fale, które odbijają się od wielkich metalowych obiektów, takich jak maszyna. Ona... ma nawet trochę racji. Nie dorobisz się 18 wnuków bez jakiejś wiedzy. Już odbieram sygnał. Znakomita robota. Spójrzcie, używamy technologii. No wiesz, to jak te wszystkie metalowe graty, które Elizabeth trzymała w swoim pokoju. Ciekawe, co się z tym wszystkim stało. I z wszystkimi ludźmi z dawnego świata. I mamy złotego klocka. Pierwszy. Jesteście. Od bardzo dawna czekałem na ten dzień. Wreszcie możemy rozpocząć operację Upiększanie. Kolejna fascynująca misja szpiegowska? Jeszcze lepiej. Dawno, dawno temu w całej wiosce roiło się od dekoracji. I z waszą pomocą znowu tak będzie. Przypuszczam, że trzeba być estetą i specjalistą od ozdabiania takim jak ja, aby naprawdę docenić, jakie to ważne. On chyba ma na myśli mechanik łamany przez woźny. W całej wiosce znajdują się miejsca na dekoracje, które trzeba odnowić, zanim będzie można znów umieścić w nich ozdoby. No to do roboty! No to do roboty! Lego City. Cross Horizon z Lego. Ninjago Amusement. Ninjago by musiał też sobie kiedyś chyba zagrać. Przygotowując się na nadchodzącą przygodę, ekipa usłyszała najnowszą plotkę krążącą po sercu matki. W górach dają się ostatnio słyszeć jakieś dziwne, złowieszcze odgłosy. Intrygujące, prawda? Różne kolorki. Chcę się na powrót otworzyć część wioski. Może kiedyś pójdą za nią następne. Nowe stroje są też. Czułem, że tym się nic nie będzie. Tutaj nie, ale tu. Ale na dziewiątce jest. I też dostaliśmy serduszko jedno. O tak! Zwiększa moc wiechajstów. Żeby też zamyć się wydamy. Tirsa się cieszy, że znów może walczyć. I co my mamy? A na nic mi nie stać. Nie. Okej. Złota. Ale złoto kosztuje 5 koła. Dobra, zróbmy jeszcze kolejną misję.
i naprzód. Jeśli dziwne dźwięki, o których opowiadają ludzie, wydaje gromoszczęk, to będziemy z nim walczyć, tak? Tak, ale nie martw się, stawimy mu czoło wspólnie. Ja się nie martwię, tylko wydawał się dość spory. Nie chcę znowu czegoś zawalić i kolejny raz być ratowanym. Słuchaj, ja wiem, że niełatwo jest żyć w cieniu sławnej matki, ale jesteś naprawdę dobry. Widzieliśmy to. Tak uważacie? Hej, nie przyjmujemy do naszej drużyny byle kogo. Damy radę wszystkim maszynom, które na nas poślą. Czyli raczej wielu. To znaczy, skąd one się biorą? I dlaczego są na nas takie wkurzone? Ach, ta wielka tajemnica maszyn. Aloy nie była pierwszą osobą, która zadawała te pytania. Ale skoro jest główną bohaterką naszej opowieści, można stawiać... Dum, dum, dum. Pójdziemy jeszcze na dół. Odbudujemy. Ja potrzebuję kasiorkę. Bałwan. O, stoisko z hot dogami. Bardzo przydatne. Jest to bardzo przydatne. O kurde. Ha, cios zaskoczenia. Podbudowało mnie. Dobra. Co to? Polecał klocki! Cios! Dobra. Wracam do was! Nie ma ciebie. Nara. Odporność na pociski. Bardzo, bardzo ładnie. Łuk ogniowy. Prywatny basen. Fajna sprawa. O, złom z dawnego świata. Ciekawe, do czego służy. Guzyk z hot dogami. Spoko. Jeszcze długą ścieżkę. Dawaj mi. Roz zawsze mawiał. Puszcza nagrodzi ciekawskich. Łuk obszarowy. Możemy wziąć. To jeszcze nie widziałam. To jest dla przyjaciela. To jest dla Teresy. To jest ten łuk morzący. Weźmiemy.
Na dół, na dół. Ciach, ciach. Ciach. O, tu są fajne rzeczy. I tu. Iglo. Nadciągaj. Nie widać mnie. Powalająco smaczne hot dogi. Kolejna maszyna leży. Chodź trochę emocji. Koniec paruszki będzie waszym końcem. Podnieście. Yep. Idealne do płoń, garbie płoń. Prawie koniec. Tu pokaza zima zła. Zrobię z ciebie mrożonkę. Wybuchowe hot dogi. No, hot dogi, hot dogi do wzięcia. Ciach, ciach. O, chłodzi entuzjazm. Użyłam większości, mało co zostało. Idealne do obniżania temperatury. Hej. Zostało mało ładunku. Trening się opłacił. To chłodzi entuzjazm. Hej. Mamy ciebie i ciebie. Proszę. Zaraz powieje chłodę. O, przyjemna ta woda. Mamy wszystko. Pięknie. Kuzek z hot dogami! Cóż, nie słychać tu żadnych złowieszczych dźwięków. Może ludziom w osadzie coś się pomyliło. Nie bądź taka pewna. Może przed tobą wciąż są cudowne odkrycia i niezwykłe spotkania. Cóż, ja na przykład nie miałabym nic przeciwko spotkaniu z kubkiem gorącego kakao. O, chodzi o coś więcej. To znaczy... Gorące kakao z małymi pianami? Ciebie odbierzemy. Ciebie weźmiemy. Nie puszczaj! Mam cię! Ciekawe to, po co to była ta bomba tam. Może coś nie zauważyłem. Słyszycie tę muzykę? Dostaję przez nią dreszczy. Dochodzi stamtąd. Może znajdźmy inną drogę. O kurde. Impreza, dyskoteka. Oh yeah. Na parkiet. Głos z waszych fokusów. Jedyny w swoim rodzaju DJ Silas! DJ Silas! Kurka wodna, przecież to naprawiłem.
tłuste bity, co? Znalazłem w ruinach trochę obłędnych nagrań oraz ten cudowny sprzęcik z dawnego świata. Przepraszam, masz na imię Fajan? A wyglądam na fajansiarza? Silence. Pewnie rozpoznajecie mój głos. To ja was prowadziłem cały czas. O. Hej, fajny fokus. Niech zgadnę, odziedziczyłeś go w tajemniczych okolicznościach? Nie, znalazłem go w starożytnych ruinach w odległej krainie. Zadziwiające, co można znaleźć w śmieciach dawnego świata. Czyli to dlatego wiesz o wszystkim tak dużo. Skoro nie jesteś już tajemniczym głosem, możesz do nas dołączyć. W pewnym sensie tak. Widzicie, jestem naukowcem, uczonym, tkaczem tłustych bitów. A, czajmy to. Ty chcesz siedzieć w jakimś gniazdku, a my mamy wykonać całą robotę. Świetnie, że dobrze się rozumiemy. Będę potrzebować jakiejś kwatery głównej. Może uroczej, spokojnej wioski z dobrą akustyką? Ej, to brzmi zupełnie jak serce matki. Super, wykręciłeś mi rękę. Do zobaczenia. Wykręciłeś mi rękę. Jaki chłop. Okej, następny złoty klocek. No i super! Zadamawiasz się, Silence? Chyba tak. Minie jeszcze sporo czasu, zanim rozplączę wszystkie kable od mojego sprzętu DJ-skiego. Zakładam, że wystąpiłeś o wszystkie niezbędne pozwolenia. Pozwolenia? Moja muzyka napełni radością serce matki i jego mieszkańców. Zapozna ich z najlepszymi dźwiękami przeszłości. Ludzie zjadą się z daleka, by tańczyć do tych bitów. Będą się delektować. Dosyć! Udzielam wszelkich zezwoleń, jeśli tylko petent się zamknie. I to natychmiast. System działa. System działa. Właśnie skończyłem ostrzyć włócznie. Dobra. Założę się, że Silence widział niesamowite rzeczy podczas swoich podróży. A tutaj na dole jesteśmy, dobra. Ale odnosi mniejsze obrażenie od pocisków. To mi się podoba. O, super! Więcej XP. Mnie zatrzymać. Więcej XP. Najlepiej przedstawię się temu Silence'owi jako bratnia naukowa dusza. Tutaj chyba coś miałam. Dobrze. Proszę mnie, to kamień milowy. Wciąż masz coś do zrobienia dla naszej wioski. Personalizacja budynku. Doceniamy nowe stroje. Nowe serie. Nie, nie. Nie są fajne te stroje moim zdaniem. Bardziej takie ogólne Lego niż Horizon. Ale okej. Okay. Na tym to ja zakończę ten odcinek, a w następnym jedziemy oczywiście dalej. To trzymajcie się i do zobaczenia.